Więc jak widzicie, no, pasożytem można się absolutnie wszędzie zarazić, dlatego e, tak ważne jest, żeby wiedzieć o nich jak najwięcej. A Tobie gratuluję wyboru i obecności na tym webinarze. Od dzisiaj będziesz mieć wiedzę, która do końca życia ochroni całą Twoją rodzinę przed pasożytami i też wieloma innymi choróbskami z nimi związanymi. W mojej ocenie e, no, jest to temat, którym warto się zainteresować, zwłaszcza jeśli występują takie objawy charakterystyczne. A. Właśnie, jakie objawy y, występują, y, gdy zarażamy się pasożytami? Y, na początek napisałem bardzo ogólnie i y, nic nie mówiąco czyli różne to zależy y, czyli większość przykrych objawów. I to jest ważne, a napisałem to w takim zamyśle, że najczęściej mówi się tylko o objawach ze strony przewodu pokarmowego, ze względu na to, że może być to miejsce przyjazne dla rozwoju pasożytów jelitowych. A przecież pasożyty, nawet te lubiące jelita, w zależności od rodzaju, mogą przyczepić się do każdej innej tkanki w organizmie, nawet w płucach, oku czy narządach rozrodczych. Dlatego choroby i objawy mogą być bardzo różne i objawiać się w różnych miejscach naszego organizmu. Nawet tam, gdzie tych pasożytów w ogóle nie ma, bo na przykład takie pasoży, pasożyty jelitowe mogą dawać objawy na skórze albo pod postacią bólu stawów, a nawet no, mogą wpływać na układ immunologiczny, hormonalny i nerwowy, więc dosłownie pasożyty no, mogą zmieniać nas samych jako ludzi i często dyktować zachowania, które nie miałyby miejsca, gdyby ich nie było, więc to jest trochę takie przerażająca dedukcja, ale prawdziwa, więc. Jeśli chodzi o objawy, no to tutaj można powiedzieć, że w zależności od pasożyta objawy mogą być bardzo różne, ale musimy sobie omówić te charakterystyczne dla większości pasożytów i te, które właśnie występują najczęściej. No, i najczęściej mamy to przewlekłe zmęczenie, które pasożyty tak naprawdę powodują na różnych poziomach naszego organizmu, o czym powiemy sobie trochę później bardziej, bardziej dokładnie. Teraz tylko dopowiem, że jest to spowodowane nie tylko podżeraniem mikroskładników, które miały być dla naszego organizmu, ale też podżeraniem nas samych. Toksyny i problemy skórne. Drugim właśnie takim problemem są odpady metaboliczne. Podobnie jak ludzie, pasożyty wydalają szkodliwe strawione i niestrawione resztki pokarmowe oraz produkty przemiany materii. No i te substancje dla naszego ciała są toksyczne, co często właśnie powoduje zatrucie organizmu. No i większość objawów chorobowych, takich jak kaszel czy zmiany skórne, wynika właśnie z tego zatrucia. Zmiany skórne, takie jak jakieś krosty, liszaje, szorstkość. Czy no, suchość taka skóry są właśnie takimi ważnymi oznakami? I, no, i to jest taka informacja, że te pasożyty e, mogą u nas e, już się panoszyć. E, kolejnym takim. E, no właśnie, czy to jest kolejny objaw? To jest takie pytanie do Was. Każdy może sobie odpowiedzieć: czy słyszeliście o czymś takim, że zgrzytanie zębami że to może być e, objaw pasożytów? Być może słyszeliście, że jak ktoś śpi i zgrzyta zębami, no to oznacza, że ma pasożyty. A w rzeczywistości, przy zakażeniach pasożytami, ten objaw występuje bardzo rzadko. Natomiast y, może się pojawić w przypadku owsicy albo glistnicy, gdy no, larwy przedostają się do układu oddechowego. Kolejnym takim y, punktem są napady na słodycze. U dzieci ta sytuacja jest bardziej niebezpieczna, ponieważ mogą przestać prawidłowo się rozwijać, nie przybierać na wadze, a brak odpowiednich składników odżywczych może negatywnie wpłynąć na ich rozwój fizyczny i umysłowy. Kolejny punkt to krwawienia. Pasożyty też mogą uszkadzać błonę śluzową jelit i doprowadzać do krwawień. Brak apetytu to też jest taki charakterystyczny objaw dla wielu pasożytów ale też właśnie z jednoczesnymi ciągotami do, do słodyczy, zwłaszcza wieczorem. Utrata, utrata masy ciała, może nastąpić spadek masy ciała, to najczęściej obserwuje się przy dużych przerostach glistnicy i lambliozy, chociaż nie jest powiedziane, że nie można przytyć. Tutaj dużo czynników ma na to wpływ. Natomiast to, co wiemy na pewno... To, że na skutek zakażenia pasożytami mogą rozwinąć się nietolerancje pokarmowe, w tym nietolerancja laktozy, która objawia się dużymi gazami po wypiciu mleka czy no, zjedzeniu jakichś przetworów mlecznych, bo organizm po prostu traci zdolność do trawienia na rzecz pasożytów. Najczęściej przy Lambliozie, lambliozie to występuje, a jak organizm traci zdolność do trawienia, no to no to tak naprawdę później szereg wiele, wielu innych procesów jest zaburzony. A jak w ogóle pasożyty doprowadzają do, do uszkodzenia tego trawienia? Przede wszystkim uszkadzają rąbek szczoteczkowy enterocytów, czyli komórek ilita cienkiego, który odpowiada za produkcję laktazy, czyli enzymu trawiącego laktozę. I tak naprawdę dochodzi do zaburzeń trawienia nie, ty nie tylko laktozy, ale też wielu innych substancji. Tylko, że taką nietoler nietolerancję laktozy, która objawia się gazami, łatwo zaobserwować czy nawet wyczuć, chociaż też niekoniecznie. No a jak organizm straci zdolność do trawienia innych substancji, no to to będzie się później już objawiać silnym stanem zapalnym w jelitach, co ciężko będzie powiązać z no, jakimś konkretnym produktem, więc pasożyt może być takim cichym zabójcą w naszych jelitach. Kolejnym problemem są zaburzenia neurologiczne, brak koncentracji, słaba pamięć i mgła mózgowa. I właśnie takie charakterystyczne dla pasożytów są te zaburzenia neuro neurologiczne, z jednej strony ze strony toksyn, a z drugiej z powodu niedoborów witamin z grupy B które właśnie w dużej mierze odpowiadają za prawidłowe funkcjonowanie naszego układu nerwowego. No a dla osób, które mają e, duży problem z takimi zszarganymi nerwami, tutaj im polecam e, dietę ketogeniczną. Ona naprawdę potrafi e, zregenerować takie, taki zszargany e, układ nerwowy. E, kolejny punkt. E, tutaj mamy dysbioza jelitowa. E, obecność pasożytów w przewodzie pokarmowym ma bardzo duży wpływ na zaburzenia w mikrobiocie jelitowej. I też znacznie no, zmniejszają pasożyty ilość tych dobroczynnych bakterii jelitowych, a coraz częściej się też tak fajnie mówi, że bakterie, które zamieszkują nasz przewód pokarmowy, tworzą tak zwany jelitowy system nerwowy, który ma bezpośredni wpływ na prawidłowe lub nieprawidłowe funkcjonowanie naszego mózgu. Nasze bakterie mają do, zdolność do produkcji wielu neuroprzekaźników, jak na przykład serotonina, nazywana hormonem szczęścia, czy dopamina, odpowiedzialna za poczucie nagrody. Więc jak widzicie, pasożyty są w stanie nam to odebrać. A jeszcze dodatkowo, niedobór tych substancji powoduje bezsenność, zwiększoną drażliwość, stany lękowe i takie stany nerwicowe. Więc pasożyty potrafią nam napsuć mocno tutaj krew. A, por, a propos krwi, objawy anemii lub niedokrwistości przez właśnie utratę krwi na skutek krwawień wywołanych przez pasożyty lub przez niedobory pokarmowe, które powodują pasożyty podiera, podżera, podżerając jednocześnie to, co miało być dla nas. I to też może mieć wpływ chociażby na produkcję czerwonych krwinek, do produkcji, których jest niezbędne żelazo. Dlatego też żelazo jest takim no, kolejnym aspektem, który warto sobie zbadać w trakcie, w trakcie diagnostyki i też nie, nie tylko żelazo, ale też ferytyna, która jest magazynem tego żelaza. Oprócz zmęczenia, takim dodatkowym objawem, który można dostrzec jest właśnie taka blada skóra, zwłaszcza w okolicach Jamy ustnej, wark i spojówek to jest właśnie takie charakterystyczne dla, dla samego niedoboru żelaza. No i później kolejny punkt to tak naprawdę są niedobory wszystkiego, bo oprócz właśnie to, co cały czas powtarzam, że pasożyty podżerają to jedzenie to też wyniszczają ścianki układu pokarmowego, doprowadzają do zespołu zaburze, zaburzonego wchłaniania, chociażby właśnie przez zniszczenie tych kostków włosowych, które no, zwiększają powierzchnię wchłaniania w naszych jelitach, co, do, co później właśnie doprowadza do niedoborów wszystkiego i taki jest punkt. Kolejnym punktem są inne powikłania, przewlekłe infekcje pasożytnicze, tak naprawdę mogą doprowadzić do długotrwałych stanów zapalnych, co z kolei może przyczyniać się do rozwoju cho chorób autoimmunologicznych, a ostatnio no nie ostatnio, przez ostatnie lata jest dosłownie plaga takich chorób. Wzrost liczby eozynofilii we krwi jest też charakterystyczny dla ostrych infekcji pasożytniczych, może później prowadzić do uszkodzeń, uszkodzeń tkanek i przykład obejmują na przykład zespół Loefflera i w przypadku infekcji glistą ludzką i takie nieleczone choroby. Te nieleczone choroby pasożytnicze, później mogą powodować jakieś kolejne przewlekłe choroby, na przykład, w przebiegu lambliozy może pojawić się reaktywne zapalenie stawów, jak też może dojść do zapalenia dróg żółciowych i pęcherzy, pęcherzyka żółciowego, a później w konsekwencji może to doprowadzić do żółteczki. No, to, to też jest ciekawe. Wiele osób no, wskazuje, że lambrioza jest jedną z przyczyn powstawania zespołu jelita drażliwego, SiBo i właśnie wspomnianych alergii pokarmowych. No i zarówno obecność pasożytów może powodować takie objawy, które imitują inne choroby i to właśnie to jest bardzo charakterystyczne dla takich chorób, tutaj jak mamy choroby tarczycy. Objawy ADHD to szczególnie u dzieci jest zauważalne, no i do tego objawy też mogą przypominać takie choroby odkleszczowe, na przykład boreliozę. Może się też pojawić łupież, wypadanie włosów czy problemy z zasypianiem, no i właśnie taki nieregenerujący sen. Do tego różnego rodzaju nerwobóle, a dzieci, zwłaszcza, to jest u dzieci bardzo charakterystyczne, że mogą mieć tiki, no i właśnie te alergie. I co ciekawe. Alergie bardzo często przechodzą po dorobaczeniu w ogóle bez żadnych terapii stricte na alergie. No i to są te objawy, które występują najczęściej i też są najbardziej charakterystyczne dla większości pasożytów. Ale przez lata badań jesteśmy w stanie nawet spersonalizować niektóre z tych objawów. I jeśli ktoś ma na przykład duży problem finansowy, żeby zbadać absolutnie wszystkie możliwe pasożyty, które są do zrobienia, to już sama świadomość i ta wiedza, że niektóre pasożyty zostawiają bardziej charakterystyczne ślady niż inne, zwiększa szanse na precyzyjną diagnostykę, no a później na dobranie lepszych substancji, stricte na jakiegoś konkretnego pasożyta. Wtedy jest największa skuteczność terapii. Więc jakie objawy dają takie pasożyty? Włosogówka siedzi w ściankach jelit, rozczelnia je i powoduje stany zapalne i w przypadku zakażenia włosogłówką mo może pojawić się biegunka z taką e, o, no, domieszką śluzu i objawy, które są charakterystyczne dla e, anemii. E, Przywry przyczyniają się do powstawania żylaków, guzów i nawet nowotworów, a e, tak naprawdę wszystkie pasożyty mogą powodować e, jakieś zaburzenia neurologiczne, więc... To może pasować no, do każdego pasożyta. Y, Giardia lamblia niszczy kocpki jelitowe, powoduje ten wspomniany zespół jelita nadwrażliwego. Y, w przypadku też lambliozy może dojść do biegunki tłuszczowej, a stolcy są takie wodniste i cuchnące. Y, lamblia też powoduje przelewanie w jelitach. Y, przy, przy zakażeniu glistą ludzką takiej fazie jelitowej. Ból może przypominać kolkę, czasami pojawia się pokrzywka, takie objawy alergii, jakieś kapanie z nosa przy jedzeniu, zapalenie spojówek, kaszel, a nawet taki charakterystyczny obrzęk, który jest zlokalizowany w okolicach kończyn. Glista ludzka też przyczynia się do, do astmy, do atopowego zapalenia skóry i do większej reakcji alergicznej. I co ciekawe, glista ludzka i ten jest dwunastnicy y, mogą wywołać y, reakcję nadwrażliwości typu pierwszego, typu pierwszego. To jest ta, tak zwana reakcja natych, natychmiastowa. Y, no i to prowadzi do objawów takich jak pokrzywka, astma, a nawet anafilakcja. I to co jeszcze warto dopowiedzieć, że ten dwunastnicy tak szczególnie powoduje zaburzenia y, wchłaniania i anemię. Z kolei przy owsikach występuje taki charakterystyczny świąt w okolicach odbytu, szczególnie w okolicach wieczornych i nocnych. W przypadku osób, które się zmagają z włoskim krętem, obserwuje się obrzęk powiek i takie bóle mięśniowe. Larwa tasiemca uzbrojonego powoduje wągrzyce. Wągry dostają się do mózgu, tam mogą powodować. Napady padaczkowe, wodogłowie, zaburzenia osobowości, zaburzenia świadomości, otępienie i też takie zaburzenia koordynacji ruchowej. Przerwy krwi mogą blokować naczynia krwionośne wątroby i prowadzić do nadciśnienia wrotnego. Pełzak czerwonki, on może powodować owrzodzenia w jelicie grubym, to z kolei prowadzi do krwawień i Perforacji, eee, zarodziec malarii może niszczyć e, czerwone krwinki i prowadzić do anemii. E, bąblo bąblowiec e, jednojamowy, on tworzy takie e, cysty w wątrobie, e, w płucach i też tak naprawdę w innych narządach, ale tam szczególnie. No i to prowadzi do ich uszkodzeń i e, dysfunkcji. Toxoplasma gondii, ona może produkować toksyny, które wpływają na nasz układ nerwowy, no i to będzie prowadzić do zaburzeń neurologicznych, a z kolei tasiemce mogą blokować światło jelit, no i to będzie prowadzić do niedrożności. Teraz przejdziemy sobie już do diagnostyki laboratoryjnej, natomiast tutaj też pojawia się kilka mankamentów i najpierw powiemy sobie o problematyce diagnostyki. Wiele pasożytów jest bardzo małej wielkości i mogą się ukrywać wewnątrz tkanek gospodarza, co sprawia, że no to jest dodatkowe, dodatkowe utrudnienie. No i dodatkowo jest to ciężko wykryć nawet przez takie mechanizmy obronne naszego organizmu. Już nawet nie będę mówił o laboratoryce, znaczy o laboratoryce, o diagnostyce laboratoryjnej, bo nawet nasz sam organizm ma problem z wykryciem takiego Pasożyta. Jako, że pasożyty właśnie rozwijały się przez miliony lat, to, to miały mnóstwo czasu na takie ewolucyjne dostosowanie się, które umożliwi im przetrwanie w zmieniającym się środowisku gospodarza. I niektóre pasożyty też wykształciły sobie zdolność do całkowitego współistnienia z gospodarzem, tym samym minimalizując takie szkodliwe efekty swojej obecności, no i tym samym unikając takich aktywnych, silnych reakcji immunologicznych. I niektóre pasożyty. Potrafią zmieniać swoje powierzchniowe antygeny, które są no, rozpoznawane przez, przez nasz układ odpornościowy, a takie zmiany powodują, że pasożyt staje się jeszcze mniej rozpoznawalny dla naszych komórek odpornościowych. Czyli takie eozynofile, czyli białe krwinki, które są wyspecjalizowanymi komórkami naszego układu odpornościowego, podlatują sobie do takiego pasożyta, wąchają go. Nie wykrywają żadnego zagrożenia i lecą sobie dalej, zostawiając naszego wroga bez naruszenia czy nawet oznaczenia, i pasożyt dla naszego organizmu staje się niewidoczny i może sobie dalej pałaszować. E, oprócz tego, że pasożyty potrafią manipulować swoją odpornością, to jeszcze mogą manipulować odpornością swojego gospodarza, wpływając na regulację cytokin, które no, są kluczowe dla skutecznej re reakcji układu odpornościowego. Zmniejszają aktywność naszego układu odpornościowego przez hamowanie tej odpowiedzi zapalnej, a no to pomaga samym pasożytom utrzymać się w organizmie bez wywołania właśnie jakiejś silnej reakcji immunologicznej. No i pasożyty mogą też zmieniać strukturę błony śluzowej w naszych jelitach, znaczy tak naprawdę w całym przewodzie pokarmowym, ale w jelitach się głównie zagnieżdżają. I to dodatkowo też utrudnia penetrację przez komórki odpornościowe, i to dodatkowo zapewnia pasożytom schronienie. No właśnie, i to wszystko powoduje, że pasożyty tak ciężko jest wykryć, zwłaszcza jak są jeszcze w małej ilości, ale jak zaczynają już się panoszyć po, po organizmie, no to dają już wiele objawów, bez, obok których już no nie sposób przejść obojętnie, no bo istotnie wpływają na jakość naszego życia. A jaka jest statystyka? Ciężko jest dokładnie zbadać, jaki procent naszej populacji jest zakażone chorobą pasożytniczą, a różne źródła i różni specjaliści podają liczbę od 30 nawet 80%. Nawet jeśli zakładać byś tylko tą dolną granicę, to i tak statystycznie problem dotyczy kogoś z naszej rodziny, więc narażony jest każdy, to jest tylko kwestia, w jakim stanie zdrowia jest czyś organizm. Moim zdaniem. Zarażenia są bliżej tej górnej granicy niż dolnej. Natomiast, według WHO, w ciągu ostatnich 10 lat pasożytami zaraziło się ponad 4,5 miliarda ludzi, co daje nam statystycznie co drugą osobę. A wiele osób nawet nie wie, że aktualnie jest zarażonych pasożytem i żyje z nim, i że ich stan zdrowia psychiczny i fizyczny to właśnie efekt zakażenia takimi pasożytami. Jeśli chodzi o wykrywanie pasożytów i badania, które możemy zrobić w różnych placówkach, no to przede wszystkim nie dajcie się nabrać na jakieś biorezonanse, badanie żywnej kropli krwi czy jakichś innych dziwnych rzeczy. Jedyne wiarygodne, choć też nie do końca miarodajne, są badania z krwi oraz skału. Z moczu też można się czymś zasugerować, na przykład takie badanie Gastroorganics w laboratorium ALAP. To jest badanie kwasów organicznych, które no w taki spo, pośredni sposób bada dysbiozę jelitową, kandidę i infekcję Giardium lamblium. Natomiast badanie kału i badania z krwi są lepszym standardem, dlatego warto je wykonać i bezpośrednio mogą nam wskazać na zarażenie jakimś konkretnym pasożytem. Jeśli chodzi o badanie kału, no to w takim mikroskopowym badaniu szuka się larw członów lub cyst pasożytów. Nie jest to badanie doskonałe, ponieważ no nie codziennie pasożyt wydala jakieś czyste jaj jajeczka czy odrywa kawałek tasiemca, tylko robi to okresowo. A nie wiemy w jakim okresie, bo od tego zależy nawet to, co jesz i czy to, co jesz z sprzyja na przykład składaniu jajeczek w Twoich jelitach, na przykład po takich słodyczach robalomasz chce się tworzyć nowe potomstwo, jak tu tyle jezonka dostają. No i czy pasożyty <laughs> można dostrzec gołym okiem w kale? Niektóre można, niektóre, niektóre nie. Dostrzeżemy na pewno owsiki czy człony tasiemca, które fachowo określa się mianem proglotydów, ale brak widocznych takich pasożytów w kale, no nic nam nie mówi. Mało tego, nawet badanie w laboratorium pod mikroskopem też może nam nic nie powiedzieć, zwłaszcza od razu. Na przykład taki tengoryjec i włosogówka wbijają się w ścianę jelita, dlatego no też nie tak chętnie wychodzą z skałem. Bardziej zaawansowanym badaniem jest badanie histologiczne wycinka tkanki, na której można wykryć obecność haków i fragmentów ściany pa pasożyta. Dlatego tak ważne jest, żeby to badanie kału wykonać w odpowiedni sposób. I jeśli chodzi o badanie kału, no to pobiera się tak właśnie od 3 do 6 próbek co 2-3 dni. Ja polecam 6 próbek w ten sposób zwiększymy szansę na znalezienie czegoś. Oczywiście najlepszy wynik dałoby zrobienie, jakieś, nie wiem, kilkunastu badań w miesiącu, ale mam świadomość tego, że mało osób by się na coś takiego zdecydowało, chociażby ze względów finansowych. Polecam zrobienie. Pierwszego pobrania w dzień pełni księżyca. Natomiast jeśli daleko jest do pełni, a i tak chcesz zrobić badanie, no to zrób i nie czekaj. A w trakcie pełni możesz wykonać powtórzenie tego badania. Polecam wykonanie tego badania. W takich specjalistycznych laboratoriach, które się specjalizują w diagnostyce zarażeń pasożytniczych. I trzeba wciąż pamiętać, że nawet jeśli właśnie w badaniach tych laboratoryjnych nie wyjdą, nie wyjdą żadne oznaki obecności pasożytów, a inne objawy i gwiazdy na niebie wskazują, że to mogą być pasożyty, no to taką kurację i tak warto przeprowadzić. Oczywiście, jeśli nie ma przy, przeciwwskazań. A no, polecam chociażby, dlatego że kuracja tymi ziołami, którą Wam zaproponuję, jest taką kuracją o szerokim spektrum działania, ze względu na szerokie spektrum leczniczego działania ziół, które wykorzystamy. No i taka kuracja może pomóc również na odgrzybienie i dysbiozę w jelitach. Jak ktoś szuka takiego specjalistycznego laboratorium i chce zrobić sobie takie kompleksowe badanie kału, no to może to zrobić w. Tutaj mam zapisane laboratorium genom. E, mają też ofertę na same pasożyty. E, możecie albo do nich pojechać, albo wyślą wam próbkę. E, znaczy próbkę, taki pojemnik, który później odsyłacie z próbką. E, no i później one są właśnie wysyłane najczęściej do Anglii albo do Stanów Zjednoczonych, i tam są też e, również badane mikropasożyty. Więc polecam. Wiem też, że dietetycy polecają analizę kału w laboratorium weterynary, weterynary, weterynaryjnym, na przykład Felixa i Amber Lab w Warszawie, oraz pracownia mikrobiologiczno parazytologiczna w stalowej woli. No i teraz mamy badanie krwi. Tutaj, takim no można powiedzieć, najbardziej charakterystycznym wskaźnikiem morfologii są eozynofile. I są bardzo charakterystyczne, bo są wyspecjalizowane do walki z pasożytami. Tylko pamiętajcie, że ich norma wcale nie musi oznaczać brak pasożytów w organizmie. Lekarze bardzo często biorą ten parametr jako no można powiedzieć taki przesądzający o obecności pasożytów a według jednego z badań na 90, na 90 dzieciach u których potwierdzono zakażenie pasożytem, to eozynofile były podwyższone u mniej niż 10% dzieciaków, więc nie jest to wskaźnik przesądzający, ale żaden wskaźnik nie jest, dlatego diagnostyka jest tak trudna. Natomiast, no, mając już tak wiele metod diagnostycznych i trochę czasu, jesteśmy wszystko w stanie wykryć. Przy przewlekłych zakażeniach albo przy niedoborach odporności. Też w badaniach może nic nie wyjść, bo organizm po prostu nie będzie, miał, nie będzie miał siły produkować odpowiedniej ilości białych krwinek, i zamiast być podwyższone w badaniach, no to fałszywie mogą wyjść w normach, bo są w fazie opadania. Dlatego bardzo często pasożyty często no, wychodzą, można powiedzieć, po takim pierwszym wsparciu organizmu, dlatego też trzeba właśnie no, dać sobie trochę czasu i obserwować organizm. <laughs> Przeciwciała IgG, IgM. E, innym właśnie takim e, wskaźnikiem są e, te przeciwciała IgG i Ig, IgM. E, tutaj możemy e, zbadać na przykład Gardię, Lamblię, e, Glistę ludzką, Schistosomę, Toksokarozę, Toksoplazmę, Anaplazmę. E, oczywiście nie wszystko możemy zbadać tą drogą, ale naprawdę bardzo dużo i warto sobie <laughs> zrobić te badania i Podwyższony wynik IGG wskazuje najprawdopodobniej na obecność pasożyta czy jakiejś innej infekcji. Natomiast nie, nie należy się kierować IGM, bo rzadko wychodzi podwyższone. Jeśli chodzi o alat, no to warto też sobie o nim wspomnieć, jak robimy badania z krwi. I tutaj, jeśli chodzi o ten alat, to tylko dopowiem, że tak. Tak, informacyjnie tylko dopowiem, że w trakcie odrobaczania no, może wzrosnąć, bo po prostu wątroba będzie musiała bardziej pracować ze względu na te toksyny, które wydzielają pasożyty i też inne patogeny, a które będą wybijane. Jakie jest rozwiązanie? Można stosować na przykład ostrobe w którym jest silimaryna, albo karczoch, tam jest cynaryna. Taki zestaw będzie chronić naszą wątrobę, tylko trzeba pamiętać, że trzeba długo brać taki, e, taki zestaw i można sobie kupić bez problemu w aptece, nawet już w takim e, połączeniu. E, zresztą nie tylko przy alacie takie anomalie mogą się pojawiać, też przy białych krwinkach, więc e, o tym trzeba e, pamiętać. No i diagnostyka może być kosztowna, dlatego. Czasami w rodzinie wystarczy, że zbadamy jedną osobę, tą, która jest najbardziej chora i wykazuje o, oznaki zarażenia, a reszta rodziny i tak się wspólnie leczy tymi samymi preparatami. Więc podsumowując, mimo że na wiarygodność badania skału wpływa wiele czynników, to prawidłowe przygotowanie i wykonanie tego badania zwiększa szanse na diagnozę, więc warto je wykonać. Plus te badania z krwi, czyli morfologia, żeby dowiedzieć się, czy już coś widać z białych krwinek. Oraz przeciwciała już pod konkretne pasożyty. Jak prawidłowo przeprowadzić kurację przeciwpasożytniczą, czyli metodyka odrobaczania? I zanim powiem jak się odrobaczać, to trzeba pamiętać, że pasożyty, jak każdy inny organizm, ma zdolność do uodparniania się i dosłownie pasożyty hartują się na kolejne silniejsze kuracje odposażytniające. Jeśli dotychczasowe kuracje no, nie zostały przeprowadzone z odpowiednią starannością, na przykład są przeprowadzone ze zbyt niskimi dawkami ziół, popijając sobie czy to jakieś niesprawdzone ziółka o niskiej aktywności biologicznej, czy chociażby przez branie suplementów diety, z których nawet pasożyty się śmieją, wtedy tak naprawdę tylko utrudniamy sobie pracę na przyszłość, bo pasożyty, jak każdy inny organizm, ma zdolność do hartowania i odporniania się na stresory ze środowiska, w którym no, będą chciały zamieszkać, więc metodyka odrobaczania będzie kluczem pra prawidłowego odrobaczenia. No, i teraz, co chcę powiedzieć przez metodykę odrobaczania? Od ogółu do szczegółu, na razie najprościej, jak się da, w czterech krokach, a później sobie każdy krok już bardziej szczegółowo omówimy. Krok pierwszy,